Dzień dobry farmerzy, dzień dobry farmerki. Jesteśmy dzisiaj u pana Jarosława Kardynała w miejscowości Oblekoń. Oblekoń, województwo świętokrzyskie. A co nas tu sprowadziło? Sprowadził nas bizon. Wiedzieliśmy o przeróbce, że ma być nowa kabina, kabina John Deere'a. Ale jak się okazuje, ta kabina to jest tylko wierzchołek góry lodowej przy tych przeróbkach, które pan dokonuje w tym bizonie rekordzie. No to co, opowiem nam pan trochę po kolei, co się dzieje, na jakim jest etapie aktualnie maszyna. To znaczy, generalnie chciałem kupić tu kabinę, polską kabinę na Glaka, ale po długim namyśle stwierdziłem, że mi to po prostu nic nie zmieni, będzie się kurzyło dalej jak się kurzy. Nie chodzi już o samą jakość kabiny, tylko tak, po prostu, tak. Że ona jest przystosowana do bizona, do dźwigni, tak? Tak, tak, że będą te szczeliny. Dokładnie, o te szczeliny. No i nic mi to nie da. Stwierdziłem, że kupię kabinę od John Deere'a, bo ona jest szczelna i po prostu będzie to inny komfort jazdy tego. No ale po drodze okazało się, że to będzie totalna przeróbka. Że trzeba zrobić instalację, hydraulikę. Tak, bo kabina jest szczelna, więc... Tak, nie da się tych wajch tam wsadzić, tak, po prostu rozmaicie. Cięgła tutaj nie mogą wchodzić, trzeba wszystko przerobić na elektrykę, elektronikę. Sterowanie elektryczne, sterowanie hydrauliczne, no i hydrostat. Po prostu wszystko trzeba przerobić w tym kombajnie. Od czego się zaczęło, na jakim to jest teraz etapie? Teraz jest na etapie, bym powiedział, gdzieś 80%. Prac zrobiłem. Nie? Zostało 20, ale i te 20 to zajdzie z miesiąc czasu, nie? Żeby to dokończyć. W jaki sposób to jest wykonywane właśnie to sterowanie? No, bo mamy to... No sterowanie wiatrem, siłowniki elektryczne. Zwykły siłowniczek za 200 zł, 120 kg nacisku. Obroty, czujnik, zegar w środku. Czujnik obrotów magnetyczny. Tak, magnetyczny. Tak. Tu pan już wspominał wcześniej w naszej rozmowie też mała. No, mała przeróbka. Mała, ale istotna przeróbka. Dokładnie, przedłużenie cięgna, zmiana kątu przekładni. Wtedy ta przekładnia po prostu ładnie pracuje, wychodzą paski, pasek wychodzi górny i po prostu przy zmianie całkiem wychodzi na dole. Czyli także można uzyskać tą amplitudę dużą. Tak, tak, tak. Maksymalne wychylenie i wyjście paska, tak? Mhm. Żeby te obroty były maksymalne lub minimalne. No. Tutaj tak, jest tu jeszcze przerobiony bęben, odrzutnik kurzu, jest od klasa założony, napęd. Na hydromotorze. Czyli odrzutnik, czyli właśnie ten bęben. Tak. Tak. Zmiata tu kurz i odsysa na drugą stronę. Bardzo, bardzo ładne efekty. Kombaj się w ogóle nie grzeje. Tu widzimy z chłodnicy, te przewody wychodzą. Węże od hydrostatu. To są węże hydrostatu, bo też przeróbka ważna, hydrostat. Tak. Hydrostat jest założony. Dobrze. Tu też włączanie jest hydrauliczne, wysypu ziarna. Siłownik zamiast dźwigni. I uruchamiany będzie z przycisku. Z przycisku, tak. Z przycisku będzie włączane palcem, wyłączane nogą. Lewą nogą. Guzik w podłodze. Dobrze, a niech pan coś powie, tak, tutaj to sobie pan sam z tym Tak, instalację tak, sam robię całą, no bo trzeba całą instalację zrobić samemu. Bo po prostu tu też była 12 instalacja, kombaj ma 24, nie? Także tu jest troszkę 24 i 12 instalacji. Wycieraczki i nawiew jest 12 V, reszta jest 24 V. Jest przetwornica tutaj 40 A. Aha, czyli tam tak, jest przetwornica, tak? Tak. No dobrze, a tutaj pod kabiną, bo od razu tu się rzuca w oczy rozdzielacze, tak? Tak, elektrorozdzielacze. Jeden jest rozdzielacz do sterowania, włączania mocarni, hedra i wysypu ziarna, a drugi po prostu jest rozdzielacz do hydrauliki, do hedra, motowideł i takich spraw. Tu jest jeszcze siłownik, taki mocny 700 kg do klepiska, 700 kg udźwigu, też będzie wciskane
i prosta lineczka będzie jeszcze zamontowana, pokazywała będzie mi w kabinie wysokość szczeliny. Tak. Linka po prostu taka, wie. A szczelina klepiska tym będzie regulowana, tak, tym na będzie, wylocie, czy... Tak, nie, w ogóle, generalnie, całe klepisko. Całe klepisko. Tak. Okay. Tak, tak. Mhm. Tu też właśnie elektrozawory. Tu pan wspomniał to do... To jest dławik do hedra. Po prostu on jest jednostronny, żeby nie dławiło przy podnoszeniu i no dławi przy opuszczaniu. Mhm. Żeby nie obciążać pompy i rozdzielacza, żeby tego nie dławiło przy podnoszeniu. Mhm. No. Troszeczkę podłogę pan wydłużył w kabinie? Tak, tak. Generalnie tu niedużo, tu jest gdzieś około 10 cm jest wydłużone. I dane są dodatkowe, tak, sporniki. Tak. Żeby co? Żeby było wszystko szczelne? Żeby stabilnie było, żeby wszystko się nie chwiało, nie stabilnie, żeby stało po prostu. No, tu jest przerobiony hamulec ręczny, ten pedał z cięgnami do skrzyni. Mhm. No. Właśnie, z takich istotnych rzeczy, co pan już wspomniał z tamtej strony, no mamy hydrostat. Tak. Do napędu. Do jazdy. I jak to, od czego jest ten hydrostat? To jest od sieczkarni, John Deere'owskiej sieczkarni. Nie powiem, samojezdnej. Samojezdnej. Jaki to model, to nie powiem, bo bardzo to dla mnie nie było istotne. No, tam dorobiona po prostu przeze mnie kryza do skrzyni, tam to wyrzucone. I to jest już silnik hydrauliczny? Tak, to jest silnik hydrauliczny. I tu jest pompa. Też dorobiony uchwyt. Napinanie, pas po prostu jeden do jednego siajby z góry na dół. Czy już w szajbie jest dodatkowe koło? Nie. To jest tak było w kombajnie po prostu. Tak było. Tak było, jest siajba taka sama. Czyli jeden do jednego obroty, nie? Aha. Jak wygląda sterowanie hydrostatem podczas linką, jazdy? Po prostu linka. Mhm. Linka jest przymocowana do joysticka. O właśnie, to od razu pokażemy. Do joysticka tutaj w kabinie. Mhm. I do przodu po prostu. Wychylenie. Tak, wychylenie do przodu. A to już pan testował? Pan nie testowałem jeszcze, no ale to powinno to wszystko działać. Ja tam nie widzę żadnych po prostu. Tu wychylenie hydrostat, tutaj będą te wszystkie przyciski. Header, przód. Tu wyłączanie mocarni zrobiłem. Po prostu te przyciski, tak? Tak, żeby tam dwa są, bo może pasuje szybko wyłączyć, no to żeby nie celować, nie? I co tutaj właśnie będzie na tych przyciskach? Tu będzie header, tam motowidła, wysuw, podnoszenie i otwieranie rury i zamykanie. Czyli wszystko to, co potrzeba, tak, pod ręką. Tak. Cztery sekcje, 8 guzików. Czyli ten fotel, tak? Będzie to mniej więcej tak wyglądało. Tak. Dokładnie. No a to dodatkowe, tak? To jest, wie pan, to siodełeczko takie, bo tu jest lodóweczka jeszcze tam w klimatyzacji. I lodóweczka też będzie? Tak, to będzie tak. Tak po prostu tak było, nie? No tak było w oryginale. No to super. No bo tak, a propos właśnie klimatyzacji i lodówki, tutaj, tak? Tak, to jest sprężarka, chłodniczka jest u góry, tam będzie... W chłodnicy zamontowana. I to z jakiegoś samochodu osobowego, tak? Ta sprężarka jest z auta, bo i tak mam instalację 12-woltową. Tu żem sobie zrobił po prostu, że jeżeli by się to zepsuło, ta sprężarka, to są takie końcówki śrubki. Odcinam, przystawiam nową ze złomu drugą sprężarkę, przyspawuję, wie pan, i dokręcam, nie? Także jakby coś, to jest bardzo szybki montaż, wie pan. No tak, bo w tej kabinie już tam pan szyf za bardzo nie potwiera, jakby coś się No, dokładnie. Okej, okay, tu mamy... Olej do hydrostatu. Do hydrostatu. Olej do hydrostatu, tu jest chłodniczkę zrobiłem do oleju hydraulicznego, do hydrauliki. Okej, okay, bo jeśli chodzi o chłodnicę do hydrostatu... Jest z tamtej strony. Z tamtej strony, tak, przy dużej chłodnicy. A tu po prostu tu wieje, wie pan... Do młynka, także wystarczy to, żeby mi wystudziło tą hydraulikę. Nie? Bo dobrze jest po prostu, jak jest w każdych zachodnich kombajnach jest chodnica hydraulicznego oleju, w każdym zachodnim kombajnie. A czemu w polskim tego nie zrobili, to nie wiem. No. Może mała, za mała wydajność była i miało się nie grzać.
No duży zbiornik oleju, bo ja tu jeszcze zamontowałem, wie pan, filtrowanie no oleju właśnie. Takie, żeby do tych inny zbiornik, nie? Mały zbiornik 20-litrowy. Tak. Żeby po prostu nie był tamten zbiornik ciężki, lubi pękać, lubi się urywać. Ale ten, to, czy ten zbiornik jest... To jest do oleju hydraulicznego, do hydrauliki. I zamontowane tam są na powrocie u góry jeszcze jeden filtr. Na ssaniu są dwa filtry i dwa filtry na powrocie. Mhm. Bo też zamontował pan filtry przy układzie paliwowym, tak? Przed, tak. Za zbiornikiem, tak? Tak, na zewnątrz pod zbiornikiem. Mhm. I jeszcze jeden filtr na zasilaniu, przed zasilaniem ze zbiornika przed pompką zasilającą. Mhm. No taki żeby główne takie, wie pan, pierwsze syfy zbierało. No niesamowite, to tworzy pan właściwie nowy kombajn, można powiedzieć. Ale to jeszcze nie wszystko, prawda? Bo jeszcze mamy co? W ogóle pan mówił, że na przykład tutaj jest silnik. Silnik, tak. Tu jest silnik 110 kW, około 150 koni. Tylko też właśnie, to ciekawe, pan wspominał, że to jest też SW400. Tak, i noże po prostu od autobusów. W autobusach były mocniejsze te silniki, nie? Tam miały inne tłoki, inne korbowody. Mhm. No. A ten silnik już tu jakiś czas pracuje, tak? Tak, już trzeci rok. Sprawdza się. Sprawdza się, tak. Mhm. Moc, no nie, wie pan, no, bo też tam gdzieś jadę, takie pola są górzyste tereny. I po prostu, wie pan, jak jest strasznie góra i zboże jest, wie pan, tęgie, to niekiedy były problemy, ale przy tym silniku nie ma, on se pracuje elegancko. No także... teraz może troszeczkę dojdzie jeszcze obciążenia pod kątem hydrostatu, chociaż to nie wiem. Hydrostat chyba będzie... nie. Hydrostat, wie pan, hydrostat on nie robi żadnych obciążeń, bo on nie pracuje pod ciśnieniem. No, nie, no w sumie zgadza się, bo no. To po prostu będzie zamiast mechanicznej przykładni. No. Po prostu on jak stoi, to on oleju nie pompuje. Mhm. No. To jest tak, to jest pompa tak jakby ze zmienną geometrią, nie? Tak. Jeżeli się tłoczki naciśnie, to ona wtedy to ona jedzie, nie? Jeżeli stoi, to nie pracuje. Także to nie powinno się tu nic nie... No tak jak mówiłem jeszcze wcześniej panu, przerobiony to był siłownik od skrętu, bo tak jak żeśmy rozmawiali, kombaj w lewą stronę skręca bardzo ostro, a w prawą stronę trzeba cofnąć na uwrociu. Mhm. I po prostu siłownik zrobiłem gdzieś około 4 cm dłuższy, przesunąłem uchwyt w stronę tyłu i w tamtą stronę, tak, żeby to się wszystko mieściło. No trzeba było to wymierzyć, żeby ten skręt był po prostu, żeby to... Proporcjonalny w jedną i w drugą stronę. Tak, dokładnie. I siłownik jest założony pojemniejszy. Czyli więcej oleju, kierownica bardzo leciutko chodzi, tak jak w zachodnich kombajnie. No to widać, że jest większa średnica. Tak. Tego, prawda? Kierownica chodzi tak jak w zachodnim kombajnie, jednym paluszkiem. Mhm. I kombaj nie jest taki czuły po prostu, bo jest więcej, siłownik pojemniejszy i trzeba więcej kierownicą ruchu, żeby... I on bardzo się przyjemnie tym jeździ. No. Tak jeszcze. Tutaj filtr... Paliwa, to... filtr paliwa taki filtr jeszcze. Paliwa. No. Jeden, tam jest jeszcze koło zbiornika drugi, tak? No tam u góry, tak. Mhm. I właśnie to, co pan wspominał, że ta chłodnica oleju do układu jezdnego, do hydrostatu. Tak, jest wsadzona tu, to jest wąż. Czyli ona jest w obudowie? W środku wsadzona jest, w jeden wąż u góry, drugi jest tu. Mhm. No i tam ona, będzie to bardzo dobrze studzone, bo ten przewiew tam jest bardzo... Bardzo mocny przewiew tego wiatru. Tak, a dodatkowo, tak jak pan wspominał, że tutaj jakby te plewy tutaj... Tak, tu jest taka rynienka i na drugą stronę po prostu ten kurz, co jak się kręci, spadnie, to odeśnie się na drugą stronę do tunelu. Także ten bęben jest cały czas czysty, nie? To jest z rur, można powiedzieć, takich kanalizacyjnych. Tak, z rury kanalizacji. Ale to w jaki sposób to zastosowano na tą drugą stronę? To jest na drugiej stronie w tunelu wstawione, a w tunelu jest wentylator, który się. Okay. I on wyrzuci ten kurz, wyrzuca na zewnątrz. Jest to sprawdzone na 100%, pięknie to działa. No bo po prostu, no chodziło to już, nie wiem, 2 lata.
coś koło 2 lat. To też już pracowało, ten siłownik, też piękna sprawa, pięknie to działa, nic się nie działo, nic, nacisnąłem guzik, obroty się zmieniały. Bo to dodajmy, że oprócz właśnie samej regulacji, to co do gatunków, tak, zbieranych roślin, to panu używa pan przede wszystkim do wyczepań, do wydmuchania kombajnu. Do czyszczenia po jakimś gatunku, podmianie. Tak, tutaj, tutaj po prostu to jest w trakcie prac, tu ten siłownik do zmiany obrotów. Bębna, tak? Tak, mocarni, zmiana obrotów, bo tu było na śrubę, ale to jeszcze nie wiem, czy nie, po prostu nie przerobię tam na drugą stronę siłownik z tamtej, żeby kąt się zmienił po prostu, bo on ma dość długi skok, także jeżeli wydłużę tam dalej, to wie pan, będzie mu lżej, nie? Jasne. No. Zajrzymy do kabiny? Jest tak, tak, to... jest, to znaczy jest, można. Można zajrzeć, tak? tam bardzo nic jeszcze nie ma, no ale proszę. Na razie to jest wszystko w trakcie prac. Okay. Wie pan, zegary od 80-tki polskie, temperatura wody, oleju. Tutaj jest alternator, ładowanie alternatora. Tu obroty silnika, mocarni i wiatru. Tu panelu nie ma, tam mam na dole, bo to w trakcie jest po prostu prac tej instalacji, tego wszystkiego. Także no, siedzenie będzie tu będzie joystick, kabina jest tu niziutko, trzeba siedzieć. No fajna, wycieraczki są w drzwiach. Właśnie, są no. Mocne wycieraczki. O, tu zrobiłem, wyłączanie będzie, tu będzie włączanie mocarni. Czy tam mocarni, hedra, czy rury, wysypywanie. A tu będzie wyłączanie nogą hedra. Nacisnę, jak coś przypchło, to nacisnę, żebym miał po prostu rękę, żeby była ręka, bo nie zajęta tam guzikami, nie? Tak. Wyłączę lub rury. No ten czy ten jeszcze nie wiem, wie pan. Będzie się wysypywało, będę ruszał, czy coś przesypi się, to nacisnę, wyłączy się rura, nie? Wie pan, o co chodzi. No to bardzo praktycznie myślę, rozumiem. Tutaj, to jest ta klimatyzacja, nie? Tu będzie, bo to jest zabudowane siadełeczko. I tu lodowaczko. No, tu jest, tak jak mówię, hamulec ręczny. I tu spuszczanie. No, bo tu sprzęgła nie ma, nie? A tu hamulec jest nożny. No. Tak to wszystko. Widzę, że już nawet pan radio jakiś dobrał. A to nie wyciągałem, bo tu musiałem tu instalację. Wszystko musiałem szukać tych przewodów, bo to po prostu, wie pan, to tu było tak kabli, że się, bo tu to była bardzo skomplikowana maszyna. No w ogóle bardzo skomplikowana operacja. No ale ta kabina z tej sieczkarni, to była bardzo, wie pan, bardzo tych kablów do tych czujników, tego wszystkiego, to trzeba było, no nie dało się, musiałem to wszystko wyciągnąć, nie? Naprawdę, jak to będzie tutaj ukończone, no to jesteśmy bardzo ciekawi efektu. Zapraszam we żniwo. Panie Jarosławie, no maszyna niesamowita będzie, jedyna oczywiście w swoim rodzaju, no ale to, co pan tutaj zrobił i co zrobi, no to czapki z głów. I, no bardzo ciekawe, no bo to będzie wszystko, no robi się całkowicie nowy kombajn, tak? Będzie to sterowanie, będzie bardzo komfortowe, kabina klimatyzowana, wszystko z przycisków. Tak, taką mam nadzieję i tak bym chciał, żeby to wszystko było po prostu, żeby to... Na to robię, żeby było przyjemność w pracy, nie? Pytanie, czy... No bo ten kombajn jest sprawdzony, tak? U tak, pana tak, już jakieś, tak. 10 lat pracuje. Tak, 10 lat pracuje, więc czy ta cała reszta jakby, no... podoła temu wszystkiemu. Znaczy, jak to jest... ta reszta, jeżeli podołała wcześniej, to i dalej podoła. Nie? Czyli jakby reszta panu odpowiada, co do pana wymagań, tak, jeśli chodzi o pracę, tak? Jakąś wydajność, jakość pracy. Tak. Tylko tak, po prostu warunki. Po prostu to on ładnie czyścił, ładnie wszystko tu chodziło. Nie miałem żadnych tu problemów. A generalnie no, naprawiane to jest na bieżąco. Sam robię przy tym to tak. No, co roku jakiś przegląd się zawsze zrobi, nie? Liczył pan koszty przeróbek? Tak, do końca nie, ale 30 tysięcy, koło 30 tysięcy. Mhm. Koło 30 tysięcy.
No to takie, takie są takie koszty, no za to by pan kombajnu jakiegoś nie kupił. No nie, no nie, to nie kupił, jeżeli chodzi o ten komfort tej kabiny, ta klimatyzacja, to wszystko, żeby było, no to za taki komfort to po mojemu trzeba by ze 200 tysięcy przynajmniej nie wyłożyć, żeby taki jakiś kombaj koło 2000 roku kupić. Nie? No a dodajmy jeszcze to, że przecież nie robi pan tego, bo musi. Tak. I czy w jakiś, nie wiem, uważa pan to za szczególnie opłacalne, tylko też no, pasja i... Dokładnie, no to generalnie tego by się nie opłaciło robić. Ktoś to sobie kupi. I ma, nie? Kupi sobie ładny kombaj. I ja jakbym nie chciał, też bym nie robił. Po prostu robię, no bo jeszcze mi się chce. Otóż to. No. Panie Jarosławie, połowa kwietnia minęła. Z pracami zdąży pan chyba do żniw. Kiedy u pana pierwsze żniwa? Oczywiście. No. Co u będzie koszone? Jęczmień, przypuszczam, że jęczmień zimowy. Także, że... 10 lipiec, coś takiego. No. Mhm. Czyli już gros prac jest zrobione, jeszcze widać, no zostało tego, ale to już jakby można powiedzieć z górki, tak? Dokładnie, tak jak mówię, 80% no jest już ta hydraulika, jest już większość elektryki. No jest to mozolna robota, ale już tak troszkę na duchu mnie podtrzymuje, że już jest to przełamane. Tak jak mówię, bo to naprawdę dużo roboty było, także no... Nie życzę nikomu. Nowe życie Bizona, nowy, generalnie nowy kombajn Bizon powstaje. Także powodzenia życzymy i no co, chętnie zobaczymy, jak to brzmi. No oczywiście, zapraszam. Się sprawdza, jak pan będzie tym pracował i zobaczymy, czy ta lodówka działa. No i coś w lodówce. Właśnie. Dziękuję bardzo. No, bardzo proszę.